zapchnięte w powietrzu. Czy to otwieram? Otwieram. Otwieram te zamki, co zamknęłam wcześniej. Kurwione trochę, gdyż z tym dzwonkiem to jest przesada i ten gwałt przez uszy i sypiący się tym z sufitu na mę twarz. Jest mi elektrowstrząs połączony kablem i sprzątnie z moją głową. Nie wiem, jak trzeba mieć nachylane w głowie, by ściskać dzwonek do cudzego domu w tak chamski sposób. Otwieram i nie spojrzewszy w ogóle mówię, co kurwa? Angela w drzwiach. Angela w drzwiach. Żyjąca, na nogach się trzymająca o własnych siłach. Stoi. Gapi się naprzemiennie we mnie i sprzętą mych spodni. Jakby dobrze nie wiedziała, że to jej dzieło i gdyby była koleżanką, to by to uprała, gdyby była ser. Ale ona nie, stoi. Tle ulica przemalowana na białe czerwone. Andrzej twarz, jakby ją wyłapnowali przez ich robaków na wiosnę, a oczy, usta, te wszystkie bariery dorysowali czarną akwarelką. Niczym zwiedła i zgniła roślina doniczkowa. Wygląda jakby przed minutką wylazła z rzeki, z której utopiła się przed miesiącem, a w międzyczasie ostrzały ją paszki. Patrzę na nią. Nie jest ładna. Jak zakonnica tą porą roku w parkach, podtrzymuje studę na winnącej raz po raz szyi twarz mężczyzny. Podkutym jakimiś sygnetami po ścisłym łapku trzyma również zwiędłą, co ona sama flagę biało-czerwoną, papierową. Kupiłam od ruskich, mówi anemicznie, jak gdyby występowała właśnie z wierszem w Akademii Olesy Krasnickiej. I macha słabo, niczym by mówiła, to nie ja tu przylazłam, to ktoś się pode mnie podszywa. Gapię się z nią jak gnat. Gdy się zżywa, cała, nie poszła do piekła. Nie uwędziła mnie tak, nie jest jakoś miał, by mnie sprowadzić na chatę suki i psychologów sądowych. I szatana skurzonego, silnie zabiłeś ją. Kurwysynie, mam córeczkę małą, a była taka szczupła, lubiła wycieczki, lubiła podróże. Teraz widzę, iż na pewno nie jest ładna. Wręcz jakby przyszły do mnie zwęglone lekcji kurczaka. Odróżki, powtarzam za nią, trzymając drzwi kurczowo w ręce, żeby nie zechciało jej tu wchodzić przypadkiem. Dupia wiara. Nie wiem, czy mam taki po prostu film, że ona przyszła tu odebrać swoje dziedzictwo czarne, ze której zostawiła. Że po niej wraca, ale już nie żywa, już przepuszczona. Przez noc umarła, a teraz raptem wróciła, a ja nie wiem, o czym z nią gadać. Angela, ty masz wąsy. Zaganiam, gapiąc się z nią, by nawiązać rozmowę. Wąsy? Ona pyta tempo, podnosząc zgniłą rękę do górnej wargi. Lecz ta ręka również zwiętnie i opada zgodnie w kierunku grawitacji. Wąsy? Powtarza beznamiętnie. No to są nie wąsy, mówię dziadko, gdyż czuję, że ten temat ją kręci. Jest to temat neutralny i wesoły, zabawny. Mówię jej, jak na tym spojrzeć, to jak patrzę na siebie i myślę sobie, facet. Ona jakby na to nie reaguje. Nie śmieje się, jakby nie rozumiała po polsku, co to są wąsy. To ją widocznie kręci ten temat. To nie było ciszy nieprzyjemne, niczym mokre pranie rozwieszone między nami, sprzedające nam raz po raz na twarz nogawki i rękawy. No i co słychać? Zaganiam więc, uśmiechając się przepiąco do niej. Wyciągam rękę, co na niej też zauważam trochę krwi zakrzepłej.